bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dziękujemy, a teraz poprosimy, żebyś go palił, pokazał go za chwilę w ruchu. Jak widać, jeździ znakomicie ten pojazd. Teraz jeszcze będzie można zobaczyć, jak wykonuje próbę sprawę w tym odbierach na przewoju w tym motocyklu. Małżeństwo lat 60. Polski motocykl Jura Kępuchy. Motocykl produkcji niemieckiej, wschodnio-niemieckiej konkretnie, Avo Simpson. Może kolega opowie troszkę o nim. Avo 425, prędkości 250, 4 osów, napędzany wałkiem Cardana. Dobra, to zapraszamy się zresztą do kolegów na próbę. Jeden z najpiękniejszych motocykli przedwojennych. Cóż, no nie będę się wypowiadał na temat tej perełki, myślę, że najlepiej opowie o nim właściciel. Motocykl polskiej produkcji, ten akurat z początku produkcji, z roku 1936, z troszkę późniejszym silnikiem z roku 1938. W posiadaniu mojej rodzinie, mojego taty, od roku 1992 złożony, odrestaurowany, uzupełnione brakujące części. W 1996 roku mogę się pochwalić, tata zdobył na nim tytuł mistrza Polski. No i teraz w rajdach przyszła kolejna, coś próbujemy jeździć. Dzięki, no to poprosimy, żebyś go teraz uruchomił. Motocykl produkcji niemieckiej, Miele, Sachs, Setka. Taka pojemność, była bardzo popularna w motocyklach przedwojennych, w mopedach w zasadzie. Motocykl niezwykle rzadki, pięknie utrzymany, 100% oryginał, tak?
poprosimy, żebyś Pawle trochę opowiedział. U nas w rodzinie motocykl u nas jest od 45 roku, jestem jego drugim właścicielem, pierwszym był mój. Przyjechał nim w 47 roku z Niemiec do Polski i jest cały czas użytkowany. No mów. Nie bardzo. Dziękujemy. Zaraz zadzwonię. T31 bodajże, model z 51 roku. Tak? A ty już opowiedz więcej, Tomku. Dzień dobry. Motocykl jest prowadzony z Anglii. 4 lata w posiadaniu. 350 pojemności, pełnozaworowy silnik. Wpisuje się bardzo dobrze w jeździe, nie narzekam. To wszystko chyba na sobie. Dzięki. No, to już może stary się przemieszczać. Motocykl o wdzięcznej nazwie Minsk. Dziękujemy. Opowiedz coś może o tym swoim egzemplarzu. Motocykl Racz, model Sport Special, który charakteryzował się tym, że miał wyżywy sytuowane w depie, inaczej puszki, tak inaczej to był tak jak Special, tylko tam był lepszy model. 2,5 funta kosztowało to wyposażenie wtedy, także dosyć niedużo. Jest to model z roku 1937, sprowadziłem go z Anglii, bo w Polsce już się nie da takich rzeczy kupić niestety, ale przed wojną były bardzo popularne. Na przykład przedwojenny rekord prędkości Polski właśnie też jest na motocyklu Racz, około 160 km na godzinę. Są to czterozaworowe 500, bardzo silne motocykle, bardzo szybkie. Sama przyjemność z jazdy. Polecam wszystkim. Dziękujemy, no to pokaż jak pracuje. Rybie. Przepraszamy chwilkę, bo komunikat taki mamy bardzo ważny. Przepraszam Państwa, czy ktoś nie widział chłopca, trzylatka z różowym nisiem w ręku w niewielkim czasie, Bartek Panelik, prosiłby ewentualnie, gdyby ktoś zobaczył to prowadzenie na plasy. Opowiadaj troszeczkę, jak się stałeś posiadaczem tego motocykla, motoroweru. Jest to mój pierwszy motorower, kupiony przez mojego tatę. Jest wyjątkowo fajny, wyjątkowo sprawny. Dokładnie, bo jest mój. To jest w ogóle najlepszy. Żeby było zabawnie, mimo to, że został wyprodukowany w latach 80., to do dzisiaj potrafi za niektórych zaskoczyć.
i mogę śmiało powiedzieć, że jest żywszy od niektórych dzisiejszych motorowych. W porównaniu z dzisiejszymi okazuje się dużo łatwiejszy w prowadzeniu, dużo lżejszy, dużo prostsza konstrukcja, wyjątkowo niezawodna. Okazało się, że niezwykle straszną to awarią był brak paliwa. Prywatnie tata poprzedniego kierowcy. Opowiedz coś o tym motocyklu. To również jest mój pierwszy motocykl, jest ze mną już 25 lat, z małą przerwą. No i cieszę się, że możemy jeździć z synem, wyrośnie, jeździ. A jakoś nam się udaje, mimo że motocykl już wiekowy, 53 lata, to jeszcze jeździmy. Szymon, opowiedz o motocyklu swojego brata. Tak, dokładnie, jest to motocykl mojego brata, jeden z wielu. DKW RT350, sprzedany w Paryżu na targach, przyjechał do Polski. Parę osób pyta, skąd się te krążki tutaj biorą, to pierścienie. DKW jest protoplastą marki Audi. To jest podobno jedyny jeżdżący tego typu motocykl w Polsce. Chyba wystarczy. Którego roku? Kolejny zaprzęg radziecki, K750. Parę słów dla publiczności. To fajny zielony motocykl, to fajna rosyjska sztuczka dla ojca, dla syna i dla wnuczka. Pozdrawiam. Zapraszamy dalej. Kolejny zawodnik, w zasadzie zawodniczka. Nasza koleżanka Asia, która przyjeżdża do nas chyba już 15 lat. Motocykl SHL M04. Opowiedz coś, Asiu, o tym motocyklu. Mam kilka motocykli, ale to jest mój najbardziej ulubiony, bo świetnie się nadaje na to i mazowieckie piachy są na trasie rajdu. Dziękuję. Dziękujemy, zapraszam Cię na próbę. Przed chwilą była żona SHL-ką, teraz mąż Junakiem. Piotrek, opowiedz coś o Junaku. Polski motocykl, polska konstrukcja, 62 rok produkcji i przyjeżdżam już kilkanaście lat do Mińska tym motocyklem i zawsze ochotnie udaje mi się zakończyć rajd. Także dziękuję bardzo. W tym momencie jest okazja, żeby podziękować. My również dziękujemy. Bez fajnych efektów technicznych. Ale dość przyjemna jest. 73 rok. Zapraszamy, żebyś zaprezentował, jak ten motocykl się porusza. Kolejny japoński motocykl. Razem Yamaha. Kapryśny, ale się nie psuje. Tutaj to mamy po prostu perłę, Piotr Tubilewicz, motocyklem Sokół 1000, w pięknym mundurze polskiego policjanta. Piotrek, opowiedz o swoim pojeździe może i o swoim stroju. Dzień dobry, nazywam się Piotr Tubilewicz, pochodzę z małej miejscowości koło Krasnego Stawu. Tym Sokołem jeżdżę drugi rok. Jest to polski motocykl, który też policja jeździła, państwowa w 1936 roku. Mundur jest w pełnej gali, oryginał. Jeszcze w takim hełmach jeździli, niemieckich, z dużym orłem. No byłem ubrany wcześniej, bardzo okazjonalnie, ale było tak gorąco, że nie dałem wytrzymać się. Jeżdżę drugi rok, tu jest sprzęgło w nodze, gaz w lewej ręce. Bardzo trudny motocykl do jazdy, ciężki. No i sami widzicie.
prezentuje go według katalogu, tak jak motocykl i mundur danego roku. I tyle chciałem powiedzieć. Państwo ocenicie wszystko. Dziękuję. Dziękujemy. Brawo. Kolejny Sokół, tym razem 600. Proszę zwrócić uwagę, że motocykle Sokół miały, 600 miały wózek boczny z lewej strony. Może to, teraz to niektórych może trochę dziwić, wtedy nie była to aż taka egzotyka. Kilka słów może powiesz o tym motocyklu, o jego historii. Dzień dobry, nazywam się Janusz Kuś, przyjechałem z Chełma. Jest to Sokół 600, motocykl polski. No, ma takie troszeczkę naleciałości angielskie, chociaż dużo osób twierdzi, że szłyn do Anglii, dlatego ma hamulec z lewej strony, kosznie z przeciwnej strony. Jest to motocykl no, bardzo wdzięczny do jazdy, jest mało awaryjny. Posiadam go prawie od 40 lat, ten motocykl. Także i jak na razie super służy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Stąd rdza i to wszystko postanowiłem zachować to, nie odnawiając motocykl. No, takim ciekawostką taką jest, że silnik jest lustrzanym odbiciem wszystkich takich modeli wyprodukowanych na bazie tego silnika. Dziękuję. Nie, halo. Dziękujemy. Następny ciężki radziecki motocykl wojskowy. Dolnozaborowy. Ale jest to dnie. A dnie próbują fabrycznie górnozaborowymi silnikami. Tak, no, tutaj właściwie mówi, że mała modyfikacja. Który rok? 92 rok, także już taki pod współczesność troszkę. Oczywiście tylko datą, bo w rzeczywistości jest dużo starszy. Proszę bardzo, milicja z motocyklem WSK. Produkt ze Świdnika, M06 model. Rok 68 i poprosimy pana milicjanta, żeby coś nam o tym motocyklu opowiedział. Znalazłem go 2 lata temu u takiego dziadzia koło Kozłówki, nie wiem czy wy to wiecie, koło Lubartowa, który miał go w takiej komórce, co śrutę robił dla tam świn czy coś. 30 lat stała w całości, nawet jest oryginalna pompka, oryginalna żarówka zapasowa, przerywacz z 75 roku, wszystkie klucze, wszystko jest oryginał i po prostu odkupiłem to od niego. No widać po kierownicy, że ona była tak cała skorodowana, wszelkie chromy to praktycznie nie istniały w niej. No musiałem trochę odnowić, ale kierownica została oryginalna poglądowo, jak ona była skorodowana. No i teraz się sprawuje fajnie, jeździ się. Dobra, dziękujemy, zapraszamy Cię na próbę. Proszę, partyzanci na niemieckim motocyklu z Dobryśnie. ZKWNZ przejęli nasi. Oskar, opowiedz o tym motocyklu. Witam Państwa serdecznie, DKWNZ 350, 43 roku. Przechodziliśmy sobie całkiem przypadkiem na warszawskiej Woli. Patrol niemiecki przejeżdżał, no to z kurczybyków żeśmy położyli. No i mamy taki motocykl ku chwale ojczyzny i spróbujemy przed tymi szkopami zmyknąć. Dzięki serdeczne. Wersja
wersja M11 z silnikiem czterobiegowym. Wściekły, szybki i jak widać kurzy wodoodporny. Znakomita maszyna. Takie charakterystyczne dodatkowe owiewki na nogi kierowcy. Tutaj mamy węgierski motocykl dla odmiany. Panonia to model TLF T5, 250 pojemności, silnik dwusuwowy. Parę słów o historii tego egzemplarza. Ten egzemplarz nie ma żadnej historii, dopiero ją buduje, ale na bardzo podobny motocykl rywał mój dziadek w babcie. Z tego co mi wiadomo, nadal tak opowiadał. Motocykl wiecznie zepsuty, aczkolwiek 8000 km w zeszłym sezonie właściwie bez zawetowania. Polecam, gorąco polecam, mimo że jeździ zepsuty. A co w nim jest zepsuty? Jak to wszystko? Jeszcze go nie zatarłeś, to jeszcze nie jest zepsuty. Polski motorowy Kowar. Marzenie kiedyś wszystkich wieńskich listonoszy. Proszę bardzo, parę słów. Motorower Komar MR232, rocznik 66. Motorower od samego początku w rękach jednej rodziny. Pewien pan jeździł do pewnej pani z Częstochowy do Torunia i co z tego wyszło, to widać na załączonym obrazku. Ja na tym motorowerze jeżdżę od zawsze. W 2012 roku przeszedł renowację przeze mnie zrobioną, no i służy po dzień dzisiejszy. Zaraz ci dam mikrofon, opowiedz wszystko. A więc historia motocykla zaczyna się tak, że prawdopodobnie jeździł, był używany jako żużel. Cały tył był pocięty, trzeba było go naprawić, od nowa pospawać. Drugą serię, bo to jest pierwsza seria, druga seria już ma większe zawieszenie, większy hamulec. Wyprodukowano 2000 sztuk. Nie, motocykl niezawodny II wojny światowej i oczywiście nieporównywany do Sahary, dlatego że jest starszy, prawda? Ja jeszcze dodam, że kolegi tata również ma taki sam model, tylko w wersji Wehrmacht. Niestety nie dojechał do nas na rajd z powodu awarii, także szkoda, bo moglibyśmy zobaczyć dwa w różnej wersji te motocykle. Zapraszamy na konkurencję. Motocykl z 71, miałem sprowadzony ze Szwecji, zrobione, jeździ, mało pali. Polecam. Się nie psuje. Witam wszystkich. Kawasaki KZ550, sprowadzony z Belgii. Drugi rok na rajdach jeździ. Bardzo dobrze to sprawuje. Powiedz Marcin troszeczkę o tym swoim motocyklu. Dzień dobry wszystkim. Motocykl marki Ishin, co powiedziane. Rocznik 58. Jak każdy wie, orano nimi pole. Dziękuję. Dziękujemy. Chyba to wszystko, tak? Już zdaje się nikt nie ma ochoty prezentować swojego motocykla w ruchu. Pałacu, także możemy spokojnie tam przebrać. Odświeżyć i spotykamy się tutaj w punkcie pierwszym. Już bez motocykla. Takie głosy to nie Co słychać? TV.